No nie da się ukryć, że jestem wielkim, wielkim miłośnikiem kotów. Szczególnie kotów czarnych. Jeden taki czarny kot, który niestety odszedł kilka lat temu, wciąż ma wielkie miejsce w moim serduszku. Ale jestem też wielkim miłośnikiem psów, ponieważ w wielkim odwiecznym pytaniu na zasadzie czy psy, czy koty, moja odpowiedź zawsze brzmi buf. Zatem zapraszam serdecznie na moją reckę prosto z piecka, a mówić będziemy o Dunderze, czarnym kocie zza światu. Dunder, czyli kot zaświatów, to gra paragrafowa, książka paragrafowa, czy też jakiej kombinacji tych słów byście nie użyli, od wydawnictwa Muduko. I serdecznie dziękuję wydawnictwu za to, że otrzymałem ten tytuł do pokazania, do prezentowania, ale sam z własnej woli stwierdziłem, że również do recenzji. Przekonacie się na koniec, czy pozytywnej, czy negatywnej. Ale dalej, formalności. Za to dzieło odpowiada literacko Radosław Radek Rak, czyli powiedziałbym, że taka młoda polska siła fantastyki. Ja osobiście nie miałem jeszcze do czynienia z tym autorem, ale w międzyczasie, jak ogrywałem sobie ten tytuł, to jednocześnie na Storytelu osłuchiwałem Baśń o Wężowym Sercu albo Wtóre Słowo o Jakubie Szeli, czyli chyba ten tytuł literacki, którym się pan Radek Rak wybił w naszej literaturze. I muszę wam powiedzieć, że to jest niemalże to samo uniwersum. Tu i tu mamy słowiańskie mity, legendy, troszkę takich wierzeń ludowych, trochę poplątanych z wczesnym chrześcijaństwem, z ludowym spojrzeniem na chrześcijaństwo. W Dunderze to jest. I dokładnie to samo jest w Baśni o Wężowym Sercu albo Wtórne Słowo o Jakubie Szeli. Tam mamy, powiedzmy, XIX wiek, pierwsza połowa XIX wieku. Tu zaś mamy współczesność, ale podobny styl językowy pana Radosława Raka, podobny świat, tak jak powiedziałem, nie stałoby nic na przeszkodzie, gdyby powiedzieć, że oba te dzieła, choć to książka, a tamto powieść, są w tym samym uniwersum, tylko dzieli je te 150 lat różnicy. Dodatkowo, dla mnie ogromnym plusem, jeśli chodzi o Dundera, jest to, że jest on ilustrowany przez pana Tomasza Bolika, tego samego twórcę, który ilustrował, ale przede wszystkim był autorem mechaniki gry karcianej Stwory Zobory. Uwielbiam jego styl artystyczny, te grafiki właśnie, a mamy ich tu mnóstwo, choć czasami mamy tu dublet. Na niektórej stronie mamy daną grafikę i ona się, jeśli dobrze pamiętam, powtarza też na kolejnych stronach. Nieczęsto, ale czasami niektóre grafiki pojawiają się dwa razy. Dalej jest ich tu mnóstwo, ale wolałbym, żeby każda z tych ilustracji była unikatowa. Resztę ilustracji mamy czarno-białych. Czarno-białe ilustracje mamy. Tylko ta pierwsza jest kolorowa. Rozumiem, że to kwestia też wydania. Ta książka by dużo więcej kosztowała, gdyby była pełna ilustracji kolorowych. Ale i tak, moim zdaniem, prezentuje się prześlicznie. Pachnie. Pierwsza klasa. Kto lubi zaciągać się farbą drukarską, no to jest okazja. No i taki fajna zakładka. Oczywiście prosto z tytułu, z dunderem. A sama książka. Słuchajcie. Sama książka to gra paragrafowa, i teraz w prostych słowach nie wiecie, czym są gry paragrafowe. Bierzemy sobie dany tytuł, otwieramy na pierwszej stronie, czytamy sobie paragraf pierwszy, przykładowo taki. O, czytamy sobie, czytamy. Tutaj w tym tytule akurat mamy bardzo długie paragrafy, ale czasami w różnych innych tytułach paragrafy to jest raptem 2-3 zdania, czasami 5-6. Tutaj mamy bardziej opowiadanie, długie powieść podzielone na paragrafy, no ale najważniejszą mechanikę. Czytamy sobie ten paragraf i na końcu, co nasz bohater ma zrobić? Czy wybrać opcję A, opcję B lub opcję C? Czasami wyborów jest więcej, czasami mniej. I w związku z naszym wyborem czytamy sobie, jeśli wybrałeś opcję A, idź do paragrafu 32, a jeśli opcję B, 56. Bierzemy więc książkę i szukamy tego kolejnego paragrafu i czytamy, co dalej z historią, w zależności od tego, jakich dokonaliśmy wyborów za naszego bohatera, czyli dla naszego czarnego kota Dundera. Generalnie gry paragrafowe dzielę sobie na dwie kategorie. Takie, które zawierają w sobie mechanikę, czyli tworzenie postaci, nadawanie im jakichś cech tym postaciom, bo możemy mieć różne postacie, a w ramach gry, żeby przejść do jakiegoś paragrafu, żeby coś się udało lub nie udało, często wykonujemy testy, albo proste, czyli po prostu sprawdzamy, czy poziom danej cechy jest odpowiedni. Jeśli tak, to przechodzimy do danego paragrafu. Albo za pomocą rzutów kostek i tak dalej sprawdzamy, czy dana akcja mi się udała. Jak na przykład ten tytuł, o proszę bardzo, tutaj, Fablesland od Muduko. Też bardzo dobre, ale o tym kiedy indziej. Natomiast tutaj w Dunderze nie mamy żadnych testów. Nasz bohater, czarny kot, nie ma żadnych umiejętności, żadnych cech. On po prostu, wszystko zależy od naszych wyborów. I w zależności od tego, jak chcemy, by potoczyła się ta historia, tak ona teoretycznie oczywiście się potoczy, bo nie wiemy, czy jeżeli wybierzemy A, to będzie dobre, czy złe zakończenie. To tak naprawdę
jest bardzo długie opowiadanie podzielone na kilkanaście opcjonalnych zakończeń. Ta książka ma mnóstwo zakończeń, mnóstwo nieoczywistych rozwiązań i nie sugerujcie się tą grafiką. Niech wam się nie wydaje, że generalnie kiedy będziecie to czytać, to jest taki czarny humor, czarna komedia, trochę z przymrużeniem oka, coś śmiesznego, że na przykład dzieci mogłyby też brać udział, no bo mamy tu słowiańskie wierzenia, pewnie jakieś babę jagi, ważenie jakichś wywarów i tak dalej. I to wszystko jest, ale wiele z tych zakończeń, które znajdziecie w tej książce, w tej grze, nie są zakończeniami takimi czarnej komedii, że się uśmiejemy. Niektóre są smutne, niektóre są na poważnie, niektóre są dosyć brutalne, więc to było moje pierwsze zaskoczenie, kiedy obcowałem z tą tytułem, że zakończenia były takie bardzo bezpośrednie i dosyć takie smutne. Kiedy ja jednak trochę oczekiwałem takiej właśnie bardziej pozytywnej, z humorem opowieści i ona też taka jest, żeby nie było. Po prostu zależne to jest od tego, jak poprowadzimy tą historię albo jakich wyborów dokonamy i o jakie w związku z tym będą konsekwencje naszych wyborów. Więc tak, są tu takie ścieżki, które będą dla was czarną komedią albo nawet po prostu komedią o kocie, który ma własną osobowość, własny charakter i nie pozwoli sobie w kaszę dmuchać nawet różnym diabłom, diablikom i różnym magicznym stworom, bo on jest kotem, a wiadomo, że koty rządzą światem. Oczywiście szczególnie, jeśli da im się wcześniej miseczkę mleka. Ale też inne ścieżki, wybory Dundera mogą być smutne, przykre i nie każda historia zakończy się dobrze dla Dundera albo też również dla jego wiedźmy, ponieważ Dunder rozpoczyna swoją przygodę w domu wiedźmy, która nie uważa się za wiedźmę, ale wszyscy w wiosce uważają ją za wiedźmę właśnie, która uważa, że rzeczy nas przyrodzonych nie ma, choć Dunder wie lepiej i dziwi się swojej wiedźmie, że ona taka oczytana i taka wyuczona, ponieważ z miasta przyjechała, a rzeczy oczywistych nie widzi, ale kłócić z nią nie będzie, więc jest tu specyficzny styl literacki, specyficzny język. Dunder jako bohater, pierwsza klasa, świetny jest. Nie zawsze wydaje nam się, że tutaj mamy wybory dobre, odpowiednie i one okażą się dobrym zakończeniem. Czasami te wybory prowadzą do nieoczywistych zakończeń. Na przykład tutaj historia generalnie i sposób, w jaki Muduka jako wydawnictwo promuje tą książkę, sugerują nam, że w wyniku niezbyt dobrego pomysłu na żart z powodu Dundera dojdzie do różnego rodzaju wydarzeń w wiosce i w okolicy. Tymczasem ja podczas moich pierwszych wyborów w ogóle nie doprowadziłem do tego, że Dunder zrobił ten żart, zrobił ten kawał, historia potoczyła się zupełnie inaczej, tak właśnie bardziej mrocznie, mniej optymistycznie można powiedzieć, zatem nawet tutaj tych wielowątkowość, tych fabularna jest pierwsza klasa i te postacie, zarówno te rzeczywiste, jak i te trochę mniej osadzone, czy to w takiej właśnie ludowej religijności powiedziałbym, czy też w wierzeniach słowiańskich, ponieważ Dunder może nawet trafić do Navi, czyli generalnie do słowiańskich zaświatów, tak, może, choć nie było prosto mi trafić, ale przeczytałem tą książkę od dechy do dechy, różne opcje sprawdziłem, w końcu się udało i naprawdę będziecie się dobrze bawili moim zdaniem z tym tytułem, będziecie też przyjemnie z nim obcowali generalnie, no bo warstwie językowej, literackiej to jest pierwsza klasa i w kilku prostych słowach pan Radek Rak kreśli nam od razu tak ciekawe postacie, te dodatkowe, z którymi spotyka się Dunder i wiele macie tutaj zabaw językowych, jak chociażby imiona pewnych zaświatowych bogów. Pierwsze są oczywiste, każde kolejne, naprawdę będziecie się śmiać. I różne inne stworzenia, które pozna lub które zna Dunder i dopiero nam przedstawi na kartach tej opowieści, ale i pewien hotel, pewne wesele. Nie chcę wam wszystkiego spoilerować. Ja ostatecznie bawiłem się świetnie. Spośród wszystkich gier tegorocznych, książkowych, paragrafowych, które otrzymałem od Muduko i o których wam opowiadałem, to jeśli chodzi o tą warstwę literacką i opowieść, to Dunder jest zdecydowanie najlepszy. Bo tak jak powiedziałem, tu jest mało gry w grze, tak? To nie jest tytuł, gdzie mamy postać, tworzenie postaci, jakieś testy i tak dalej. Jeśli podzielić gry paragrafowe na te dwa gatunki, no to zdecydowanie najlepiej radzi sobie w tej chwili Fablelands dla mnie. Zdecydowanie. Natomiast w kategorii opowieści, kiedy mamy bardzo długie paragrafy, które skupiają się na opowiedzeniu jakiegoś fragmentu historii. Zatem w podsumowaniu. Świetna zabawa, choć wcale nie do końca śmieszna, ale świetna zabawa. Mnóstwo wątków, naprawdę co najmniej kilkanaście różnego rodzaju epilogów, więc nie wiecie czego się spodziewać. Świetne ilustracje, świetna opowieść. Także ja wam serdecznie polecam, choć to nie jest tytuł dla dzieci. To nie jest tak, że zasiądziecie wieczorem ze swoją siedmioletnią córką czy dziewięcioletnim synem i będziecie w to grali.
czytając im tą historię, a oni będą decydowali, a teraz tato lub mamo, wybierzcie to, chcę zobaczyć, jak Dunder poradzi sobie z tą sytuacją. Dla tak młodych dzieciaków, no mówię, no nie wiecie, na jakie zakończenie traficie. Niekoniecznie. Ale dla was, dorosłych, moim zdaniem pierwsza klasa. Jeśli lubicie jeszcze Radka Raka, jego styl literacki i to snucie opowieści w takim specyficznym stylu, no to brać, po prostu brać. To wszystko z mojej strony. Zapraszam na inne materiały na moim kanale. No i jak zwykle, tradycyjnie, trzymajcie się ciepło i zdrowo. Do zobaczenia. Cześć.